Rozpoczynamy naszą adwentową wędrówkę za Słowem Bożym. Wierzę mocno, że kiedy trzymamy się Słowa Bożego, to nie błądzimy, to idziemy tam, gdzie Pan Bóg nas chce poprowadzić, dlatego że Słowo Boże nam pokazuje prawdę prawdę o nas samych, prawdę o rzeczywistości, prawdę o Panu Bogu. Ono jest światłem, które oświeca. Nasze drogi i dlatego warto iść za Słowem Bożym. Poza tym Słowo Boże jest zawsze Słowem dobrej nowiny. Pan Bóg, nawet jeśli mówi nam o rzeczach trudnych, a mówi nam czasami o rzeczach trudnych i bolesnych, Słowo Boże jest jak miecz, który czasami nas przeszywa mocno do szpiku kości, ale nawet jeśli Pan Bóg to robi, to robi to z miłością i nie robi tego, w sposób przygnębiający. Słowo Boże, nawet jeśli mówi o rzeczach trudnych, bolesnych, to nie mówi o tym w ten sposób, aby nas przygnębić, aby nas jakoś przybić do ziemi, aby nas sponiewierać, ale mówi o tym w taki sposób, aby nas wyzwolić, aby nas wyprowadzić z ciemności do światła, z niewoli do wolności. Dlatego zapraszam wszystkich właśnie do tej adwentowej wędrówki za Słowem Bożym. To co dzisiaj mnie zatrzymało mocno w Słowie Bożym, znajduje się w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza, gdzie czytamy tak. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa obyś rozdarł niebiosa i stąpił przed tobą zatrzęsłyby się góry w tym pytaniu które tutaj zadaje prorok Izajasz czemu o panie dozwalasz nam błądzić z dala od twoich dróg tak iż serca stają się nieczułe na bojaźń przed tobą w tym pytaniu i w tym takim zawołaniu dramatycznym zawołaniu obyś rozdarł niebiosa Obyś stąpił, a wtedy zatrzęsłyby się góry. W tych słowach widzę po pierwsze, widzę samego siebie, ale też widzę jakoś każdego człowieka, który jest już zmęczony i zniecierpliwiony sobą samym i tym, co jest wokół w świecie. Właśnie w tym pytaniu. Czemu, o Panie, dozwalasz błądzić nam z daleka od Ciebie? Widzę też, jakby skumulowane wszystkie pytania, które człowiek ma pod adresem Pana Boga wszystkie dlaczego, wszystkie czemu? Czemu grzech, czemu zło, czemu niesprawiedliwość, czemu krzywda niewinnych, czemu zagubienie, czemu tyle chaosu w świecie? Czemu coś się dzieje w moim życiu, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego mimo moich najszczerszych chęci czasami wychodzi z moich rąk, z moich ust, z moich decyzji coś, co jest jakimś niedobrym, zepsutym owocem. Więc w tym pytaniu, które zadaje prorok Izajasz i w tym wołaniu, obyś rozdarł niebiosa, widzę jakby skumulowane całe doświadczenie ludzkie, wszystkie pytania, które człowiek ma. Pod adresem Pana Boga i też taką, takie zniecierpliwienie człowieka, zmęczenie człowieka tym, co jest. Słyszę w tym samego siebie, ale też innych ludzi, którzy, którzy mają dosyć. Po pierwsze, mają dosyć. Swoich grzechów i swojej słabości. Bo rzeczywiście tak jest, że, że kiedy patrzę na siebie, to już mam dosyć swoich słabości, swoich grzechów, swoich upadków, swoich powtarzających się błędów, i, i, i mojego wznoszenia się i upadania, ciągłego powstawania i wchodzenia z powrotem w grzech. Mam już dosyć tej ciągłej walki, bo czuję, że gdzieś w moim sercu, w moim życiu, właśnie rozgrywa się taka walka, że jestem pociągany nieustannie w dwie strony i w stronę Pana Boga, w stronę tego, co piękne, co jest Jego Królestwem, ale też w stronę grzechu, który jest niezwykle kuszący i łasi się gdzieś tam u moich stóp, więc jestem zmęczony. Mam już dosyć po prostu tej walki tego zmagania chciałbym żeby już nastał pokój żeby już ta walka się skończyła żeby już dojść do mety więc mam dosyć tej sytuacji mam dosyć też całej sytuacji związanej z epidemią która bardzo mocno pozmieniała nasze życie bardzo mocno wytrąciła nas z tego w czym żyliśmy dotychczas i Pewnie to dobrze też, że z wielu rzeczy daliśmy się jakoś wytrącić, ale mam dosyć po prostu tych ograniczeń, tego wszystkiego, co jakoś bardzo mocno wpływa na nas tego, że nie możemy swobodnie spotkać się ze wszystkimi, z którymi byśmy chcieli to zrobić tego, że nie możemy swobodnie przeżywać swojego życia temu, że bardzo wielu ludzi. Mam dosyć tego, że bardzo wielu ludzi się boi. Po prostu nosi w swoim sercu strach o to, czy mogą wyjść, czy mogą się spotkać, czy przypadkiem nie okaże się, że, że się zarażą i, i, i wtedy ich życie zawiśnie na włosku. Więc to jest kolejna rzecz, której mam dosyć. Mam dosyć też tej sytuacji, która jest wokół nas w naszym społeczeństwie, które jest podzielone i skonfliktowane i jest bardzo wiele bolesnych podziałów, jest bardzo wiele walk i mam dosyć barykady, która jest i, i, i po jednej i po drugiej stronie ustawiają się ludzie, którzy są przeciwko sobie. Mam tego dosyć, bo nie ma w tym nic pięknego, nie ma w tym nic radosnego, nie ma żadnej radości, żadnego piękna w tym, że ludzie są przeciwko sobie. Chciałbym, żeby już nastała zgoda, chciałbym, żeby nastała jedność, chciałbym, żeby jeden człowiek rozumiał to co drugi mówi, żeby jeden słuchał tego co przeżywa następny. I mam dosyć tego, że ta sytuacja między nami jakby rozgrywa się właśnie na wielu frontach, że istnieje ten front na którym ludzie ze sobą się jakoś wspierają, zmagają i, i na którym dochodzi do jakiegoś spięcia. Mam dosyć też grzechu, który się rozpanoszył jakoś w kościele, który też rozpanoszył się we mnie samym, ale mam dosyć grzechu, który, który niszczy Kościół, tej sytuacji, która, która teraz jest i, i która bardzo mocno. Wpływa na to, jak odnajdujemy się w tej rzeczywistości kościelnej. Więc mogę powiedzieć, że mam tego wszystkiego dosyć. I, I tak rozumiem to słowo, tak rozumiem to zawołanie, właśnie z księgi proroka Izajasza, że to jest wołanie człowieka, który znalazł się na jakimś kraju i mówi mam tego dosyć czemu panie pozwalasz na błądzenie czemu panie pozwalasz, że nasze serca twardnieją gdzieś daleko od ciebie obyś rozdarł niebiosa obyś zstąpił, a zatrzęsłyby się góry i właśnie kiedy sobie uświadamiam te wszystkie rzeczy których mam dosyć i, i których nie chciałbym żeby one były to w tym momencie rodzi się właśnie taki adwentowy krzyk adwentowy krzyk pełen dramatyzmu Krzyk człowieka, który już nie chce łatać tego starego życia. Krzyk człowieka, który już ma dosyć takiej powierzchownej tylko naprawy swojego życia, że coś tam na chwilę jestem w stanie załatać, poprawić, ulepszyć. Ale to jest krzyk człowieka, który chce, ja, który chce powiedzieć: Ja już chcę nowego życia, chcę, żebyś już przyszedł, chcę, żeby już się skończyło to, co trudne, bolesne, to, co szare, to, co grzeszne, to, co ciemne, chcę, żeby się to wszystko skończyło, chcę, żebyś przyszedł, obyś rozdarł niebiosa i obyś stąpił. A wtedy zatrzęsłyby się góry. Tak rozumiem to słowo Boże, że to jest po prostu miejsce, w którym rodzi się adwentowy krzyk. O co się modlimy w Adwencie, co przeżywamy w Adwencie, jakie są najważniejsze słowa w każdym Adwencie: To są słowa: Przyjdź, Panie Jezu. I w tych pierwszych dniach adwentowych wcale nie mówimy o przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia, ale mówimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ten świat. Marana ta, przyjdź Panie Jezu. Dlaczego chcę, żebyś przyszedł, Panie Jezu? Dlatego, że jestem już po prostu zmęczony tą rzeczywistością. Dlatego, że tęsknię za Twoim królestwem, które jest królestwem pokoju, prawdy, miłości, sprawiedliwości, zgody, pojednania i przebaczenia. Tęsknię już za tym, tego mi po prostu brakuje. Mam dosyć e, królestwa tego świata, które jest królestwem niezgody, niepokoju, lęku, śmierci e, i, i jakiejś walki, jakiegoś zmagania. Właśnie w tym doświadczeniu bardzo konkretnym rodzi się właśnie ten adwentowy krzyk, adwentowe wołanie: Przyjdź Panie Jezu, obyś stąpił, a zatrzęsłyby się góry. E, Pięknie dalej mówi prorok Izajasz: Nasze wszystkie czyny są jak skrwawiona szmata. Tak jest, że staramy się coś robić, mamy dobre intencje, szlachetne intencje, a jednak widzimy, że z naszych rąk, z naszych ust, z naszych czynów wychodzą właśnie jakieś owoce, które są jak skrwawiona szmata, które, które są skażone. I dlatego jest to wołanie: Przyjdź Panie Jezu, bo Pan Jezus jest tym, który może to wszystko oczyścić, bo Pan Jezus i Jego krew jest tym, w czym mogę wybielić moje szaty, tak jak czytamy w Księdze Apokalipsy, że ci, którzy stoją przed barankiem, to są ci, którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka. Właśnie on jest tym, który może przynieść, oczyścić nasze intencje, oczyścić nasze serca, oczyścić nasze życie. W nim możemy się wybielić, ale nie w sensie wybielić, tak zamazać nasz grzech, zamazać naszą nieczystość, gdzie się zakamuflować, ale możemy zostać do głębi odnowieni, do głębi jakby powołani, zrodzeni na nowo, do nowego życia. Dalej prorok Izajasz mówi: jesteśmy jak liście. Które opadły, tak z powodu naszej nieprawości. My opadamy, jesteśmy bez życia i niesieni wichrem. Tak jest, że z powodu naszej nieprawości, z powodu naszego grzechu jesteśmy właśnie bez życia. I dlatego jest to wołanie adwentowe: przyjdź, panie Jezu, przyjdź, bo tylko Ty jesteś tym, który ma życie w sobie i który może nam to życie. Przynieść, który może w nas to życie odnowić, bo Ty, Panie Jezu, jesteś jak wiosna, która powoduje, że rodzi się nowe życie, rodzi się coś całkiem nowego, że już nie naprawiamy tego, co było stare, ale że rodzi się coś całkiem nowego. Mówię o tym wszystkim, dlatego że, że w tym doświadczeniu właśnie rodzi się adwentowy krzyk o to zwołanie, o przyjście Pana Jezusa. To są te słowa, które znajdujemy chociażby w Psalmie 130. Z głębokości wołam do ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego, usłysz mój głos ale z głębokości. Jeśli chcesz, aby z twojego serca, z twoich ust w kierunku Pana Boga wydobył się właśnie taki adwentowy krzyk, to zobacz, gdzie jest ta twoja głębokość. Zobacz co jest Twoim doświadczeniem? Zobacz to wszystko właśnie w swoim życiu, czego masz już dosyć, z czym się zmagasz, co jest Twoim jakimś trudem, co jest jakimś Twoim bólem. Zobacz to wszystko, dopuść to do głosu, właśnie daj, daj temu głos, daj niech to wszystko, niech całe to doświadczenie grzechu i słabości, lęku, niepokoju, sypiącego się świata, sypiącego się życia. Niech to wszystko w Tobie zawoła przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, bo Ty jesteś tym, który może to wszystko odnowić, Ty jesteś tym, który może to wszystko naprawić, Ty jesteś tym, który może to wszystko na nowo pozbierać i jakoś ogarnąć, bo my już tego wszystkiego nie ogarniamy. Tylko wtedy, kiedy człowiek właśnie mocno odnajdzie to swoją, swoje miejsce, właśnie ten swój dół, tą swoją głębokość, o której mówi psalm 130, to tylko z tej głębokości właśnie może się wydobyć takie wołanie pod adresem Pana Boga. Bardzo adwentowe wołanie: Przyjdź Panie Jezu. I to będzie wołanie prawdziwe, bo nieraz możemy tak przeżywać adwent, i tak mówić, no, przyjdź Panie Jezu, ale tak naprawdę gdzieś na dnie naszego serca, na dnie naszego myślenia, wcale tak naprawdę możemy nie czekać na Niego. Możemy mówić, przyjdź Panie Jezu, chcemy, żebyś przyszedł, ale gdzieś w głębi serca mówimy, możemy mówić, ale jeszcze nie teraz. Natomiast kiedy właśnie odnajdziesz cały trud Twojego doświadczenia, to wówczas to wołanie będzie szczere, będzie prawdziwe. Znajdź w tym adwencie Twoje doświadczenie, daj głos Twojemu sercu, daj głos Twojemu wnętrzu, daj głos Twojemu ludzkiemu doświadczeniu trudu, bólu, grzechu, słabości, zmagania, wątpliwości, jakiejś ciemności, która czasami cię ogarnia. Daj temu wszystkiemu głos i zawołaj w kierunku Pana Boga: Przyjdź, Panie Jezu.